Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na podwójny unboxing, bo miałem powiedzieć komiksowy. Jest coś do czytania, jest coś do zbierania, może w ten sposób, do ustawiania, nie wiem, kolekcjonowania. W sumie komiksy też możemy kolekcjonować, ale dziś mam troszeczkę co innego. Kontynuujemy jeszcze troszeczkę moje takie zakupowe fanaberie i zastanawiam się, od czego zacząć. Może od tego do czytania, bo jednak czytamy, zdecydowanie czytamy więcej na moim kanale i chciałem wam pokazać, co nabyłem. Pod wpływem troszeczkę emocji, bo jednak cały czas siedzi we mnie gdzieś zapalony gracz, który nie ma czasu tak naprawdę pograć sobie. Bartłomiej Kluska, legendy gier wideo, najwybitniejsi twórcy w historii gier. Chciałem sobie tą pozycję nabyć i sobie nabyłem. Cały czas gdzieś kolekcjonuję te komiksy, miałem znowu powiedzieć, te pozycje, książki, jeżeli mówimy o branży growej, nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale jednak większość i kiedyś może sobie przeczytam. Miękka oprawa ze skrzydełkami i jak to wygląda? Wygląda to tak właśnie jak wygląda, czyli mamy przedstawione sylwetki z tego co, tak dokładnie, sylwetki znanych artystów i troszeczkę opisane o nich, a jednocześnie przedstawione gry, jakie tworzyli, więc no jest fajnie, bo jest co pooglądać, jest co poczytać. O, Miyamoto, prawda, chyba tego pana przedstawiać nie musimy, Super Mario oczywiście, więc tak, zdecydowanie fajna sprawa, naprawdę lubię tego typu pozycje i tu widać, że są naprawdę artyści, przeglądając tak gierki, jakie są pokazywane, naprawdę no, z górnych półek, co tutaj dużo mówić. O, oczywiście John Carmack i Romero, nie mogło ich zabraknąć. Jest też ta Master of Doom pozycja, też bije się z myślami, czy jej sobie nie kupić i kiedyś tam przeczytać, no ale zobaczę. Generalnie chciałbym te wszystkie branżowe, growe pozycje mieć, ale no nie wiem, zobaczymy. Kiedyś ich czytałem całkiem sporo, a teraz no nie mam tak czasu, także o, jest też i Miyazaki oczywiście, więc tak, zdecydowanie Dark Souls. Więc tak, to jest ten pierwszy mój zakup, a drugi, moi kochani, pod wpływem emocji ostatniej, może nie ostatniej, ale jednej z ostatnich jakiś tam, no już jakiś czas temu recenzji, które wam prezentowałem, do swojego Hellboya zapragnąłem dołączyć postać, którą no niełatwo było trafić. Homer Johnson, czy Lobster Johnson, jak kto woli, ze świata Hellboya. Powiem szczerze, że pudełko jest fenomenalnie zachowane w ogóle. Świetnie wygląda ten homar wewnątrz. Naprawdę, wow. No dobrze, tutaj troszeczkę jest gdzieś może nagnięte, ale generalnie tak. Hellboya tego właśnie mam, najfajniejszego uważam. Myślę jeszcze o Lisi i o Abe. Rasputina i Queen of Blood jakoś niekoniecznie. Ale Lobster Johnson jak najbardziej zawitał na moim kanale, a jednocześnie w mojej kolekcji. Nie wiem, czy wam pokazałem wszystkie te brzegi, strony. Tak, na wszelki wypadek jeszcze raz. I naprawdę fajnie, fajnie jest tutaj w ogóle zadbany. Tu mówię, tutaj minimalnie, ale nie, to tak po prostu pudełko się gdzieś chyba uformowało. Nie wiem. I tutaj jest minimalny taki jakby, nie wiem jak to nazwać. No ale nic, nie będę go na razie otwierał, szkoda czasu, materiały czekają, ale taki zestawik sobie nabyłem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału, zachęcam oczywiście, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, abyście byli informowani na bieżąco, że nawet i takie materiały się pojawiają u mnie na kanale, a wszystko jest gdzieś tam cały czas w granicach około komiksowo, figurkowo-growych rzeczy. Ja tutaj nie wychodzę raczej poza ten świat, więc myślę, że mi wybaczycie.
No i oczywiście linki w opisie tego materiału, jak i innych, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, zachęcam Was, abyście wyczekiwali kolejnych, bo widzimy się w nich już niebawem. Także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!